Dlatego tak śpiewają. Samce ptaków, pochodzące z gatunków ściśle związanych ze swoim terytorium, oznajmiają jak najgłośniej, że dany teren jest już zajęty. Osiągnąć cel, mówią mi, że oszalałam. Miejskie witaminy zainicjowane zostały w latach 70. i trwały do 1989 roku. Reaktywacja nastąpiła w 2003 roku, więc mamy w tej chwili już 13 szkolne witaminy.
absolwenci szkoły podstawowej w Lubawie. Żyją jej słudzy trolle. Witajcie, trolle! Chcę omówić z wami wasze zadanie. Teraz! Ruszajcie już, głupcy! A, chodźcie spać. Już dawno powinniście być w łóżkach. Już idziemy, babciu. Chodź spać, słyszysz? Spać! Jak wzywała go do siebie królowa śniegu, a potem on zniknął i chciał mnie uderzyć takim wielkim kawałkiem drewna. Ledwo mu uciekłem. To na pewno były czary. Przygotuję mój eliksir młodości. On doda mi zdrowia, ale będę wiecznie młoda, młoda, młoda. Kaj, to ja, Gerda. Nie skończyłem. Brakuje mi dwóch kawałków. Nie skończyłem jeszcze. Muszę to skończyć. Nie... Dzieciaki, wracamy do normalnego życia. Jak myślicie, czy babcia skończyła czytać już Poli o królowej śniegu? Ciekawy jestem, jakie jest zakończenie. Dziękujemy, Ćwirku. Do zobaczenia. Zapraszam na scenę wszystkich aktorów. Wystąpili Łukasz Schauer, troll Eryk. Gerda, Gerda, Beata Tarnowska. Baba Jaga, Jolanta Knoblauch. Ćwirek, Gabriela Prusik. Troll Fazji, Henryk Żmijewski. Kaj, Michał Kanterewicz. Babcia, Sabina Kowacka. Pola, Katarzyna Wiergowska. Troll Dandy, Wioletta Sławińska. Królowa Śniegu, Martyna Dmochewicz. Narrator Beata Bartnikowska. Narrator Renata Grochocka.